Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Ratchet & Clank Size Matters Mod Showcase. Znaczy przegląd modyfikacji. Tak. Dlaczego przegląd modyfikacji? Zaraz się dowiecie. Okej, okay, włączamy sobie tu. Startujemy nową grę, żeby wam pokazać, że to nie jest żadna modyfikacja do zapisów. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Otóż tak, zacząłem pracę nad modyfikacjami, jak już zauważyliście, bo prawdopodobnie przed tym filmem dostaliście jeszcze jeden film dotyczący dwóch modyfikacji, które stworzyłem. I to jest trzecia, której nie chciałem pokazywać wam w filmie, tylko zrobić taki mały przegląd i pokazać wam wszystko co tu jest. Więc tak, dla ci, którzy nie wiedzą, co się właśnie dzieje, to jest Clank, to znaczy, to jest Clank, ale to też jest Clank, tak jakby. Jest to tak naprawdę Clank, model Clanka z Ratchet Secret Agent Clank i no, jak widzicie, niezbyt jest dobry. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale muszę nad tym popracować, żeby wszystko się ładnie wyświetlało. W każdym bądź razie jest to ta trzecia modyfikacja i ona zmienia grę właściwie. Zmienia grę na trochę trudniejszą, więc można powiedzieć, że taki pierwszy mój sukces jest, bo od początku chciałem, żeby jakaś moja modyfikacja tą grę troszkę zmieniła i ta to robi. Jak od razu wszyscy fani serii widzą, że klucz jest w innym położeniu, co najśmieszniejsze, to jest właśnie taki trochę cheating, bo dzięki temu kluczowi możemy niszczyć trzy skrzynki naraz. To znaczy te, które są na sobie. Czemu? Bo temu. Bo nie wiedzieć czemu, ale klucz wybija się w górę, a nie tak w przód i jest to trochę dziwne, przyznam. Ale nie zmienia to zbytnio rozgrywki, można zawsze zrobić Super Strike, który trochę wygląda inaczej. Otóż wygląda jakbym kogoś nawalał z paletki albo coś. Tak, jak widzicie, modele niektórych przeciwników z jakiegoś powodu czasami się powiększają. Nie jest to wina emulatora, od razu mówię, bo tak, to jest z emulatora. Chociaż jeżeli będziecie chcieli, na dowód mogę jeszcze nagrać z konsoli. By ktoś nie myślał, że to jest jakiś cheat engine i coś w tym stylu. I chciałem wam to zademonstrować i pokazać wam wszystkie błędy. Więc jeżeli ktoś będzie chciał, abym to upublicznił, dał to ludziom, to mogę to upublicznić. No to jest taka właściwie mój pierwszy mod, który powiedzmy, że działa. Powiedzmy, że jakoś działa. Więc jak widzicie, broni też nie są w dobrym miejscu trzymane. Są tak do środka trzymane, a powinny być wprost. I największym modem jest tutaj Acid Bomb Glove. Jak widzicie, najpierw tekstury. A po drugie, strzelamy bombą, ale nic się nie dzieje. Nie wiem dlaczego to jest spowodowane, jeżeli wiecie cokolwiek na ten temat, to możecie zawsze mi napisać, jeżeli ktoś się również zajmuje modyfikowaniem takich gier, których nikt się nie stara modyfikować. A widzicie, no, najbardziej zgliczowany tutaj jest klucz. Widzicie, też nie jest w dobrym miejscu tutaj. A tak, inny jakiś błąd to chyba tylko jakieś przeskakiwanie modeli albo coś. Jak zauważyliście, w tym poprzednim filmie był kwadrat, raczej sześcian i model Dana Johnsona. Taki śmieszny fakt, ten model to był z Secret Agent Clank. I co jest najśmieszniejsze, modele z multiplayerowe postacie, czyli skiny, nie działają z Ratchet & Clank Size Matters. Tutaj mówię, że multiplayerowe skiny właśnie z Ratchet & Clank Size Matters nie działają. Nie wiem dlaczego, ale prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że od razu mówię, że ten kwadrat to właśnie był jeden ze skinów multiplayerowych, nie powiem wam jaki. Ale tajemnica, hehe.
No i ten. I spróbuję to wyjaśnić na moją logikę. Otóż w plikach. No i czasem się też klank bliczy z jakiegoś powodu. W plikach gry, a raczej multiplayera, jest coś takiego jak pants lub coś w tym stylu. Pants, czyli spawn w angielskim. To odpowiada za cały skin. Dodatkowo dlatego odpowiada, że drużyny multiplayerowe mają różne kolory, bo jakoś trzeba to odróżniać. Nie wiedzieć czemu. Trzeba by pogrzebać w plikach, bo pliki są zapisane w jakimś dziwnym języku. Prawdopodobnie były zapisane jakimś programem do modelowania czy coś. I muszę jeszcze ogarnąć, jak to otwierać w porządny, więc kiedyś może uda mi się przepracować jakikolwiek skin, żeby ładnie wyglądał. Te skiny multiplayera muszą ładować to. A jak nie ma wyboru, to nie ładuje po prostu. I dlatego stworzy się taki sześcian. Jeżeli chodzi o Dana Johnsona, Dan Johnson został przekopiowany z Secret Agent Clank i tutaj działa, bo dlatego, że to jest normalny skin, jaki można odblokować w grze, taki spoiler. I Dan Johnson bardzo ładnie wygląda, jak widzicie, nawet jego okulary się renderują, jest wszystko w porządku, ale nie ma na nim nic, poza szarością. Jest spowodowane tym, że z tego co pamiętam, chociaż mogę się tutaj mylić, ale skiny w Secret Agent Clank muszą ładować jeszcze swoje tekstury. W Ratchet & Clank'u Size Matters to mają tylko dodatkowe skiny, więc mogę jeszcze popróbować z dodatkowymi skinami i po prostu tam zmienić ich modele i zobaczymy, co się stanie. Kurde, wybiłem się z rytmu. Kurde. Ej. Zapomniałem, co chciałem mówić. W Ratchet & Clank Size Matters tekstury są razem ze skinem. Jako domyślny skin, w sensie ten, bo te dodatkowe skiny to chodziło mi Tropical Vacation, Plundering Pirate, Captain i Ratchet Zilla. O te skiny mi chodziło, jeżeli chodzi o te dodatkowe. Nie wiem. I od razu mówię, jeżeli ktoś ma jakieś styczność z epilepsją, to raczej nie powinien zagrać w tego moda. Zaraz się przekonacie dlaczego. Nie będę wam spoilerował. No i nie wiem, dlaczego to jest glitch z podnoszeniem. Dlatego. Gdyż... No, dzieje się tu. Pamiętaj, że dzieje się tu. Ale jeszcze nie przeszedliśmy do innych części zbroi. Poczekajcie, aż zdobędziemy rękawicę. Wiesz, nawet nie chcę sobie wyprawić, gdybym zdobył całą. Cały ten strój. I od razu mówię, że modeli przeciwników bodajże nie da się chyba zmienić. Szukałem w plikach jakichś plików z przeciwnikami, ale wygląda na to, że wszystkie dane dotyczące przeciwników są zapisane w mapach, w levelach, a niestety leveli się nie da modyfikować. O, tak przy okazji, skoro już doszedłem do tych leveli. Już trwają prace, u mnie to znaczy, ja pracuję nad tym, trwają prace nad tym, aby przekopiować przekopiować mapy z Secret Agent Clanka do Ratchet & Clank Size Matters, bo tak, od czegoś trzeba zacząć, jak to mówią, po prostu jest to dosyć trudne, gdyż muszę wszystkie takie wszystkie drogi z tamtego. Prawdopodobnie jak mi się uda, to cały ten świat będzie szary i wtedy mam upublicznię ten mod z pierwszą planetą. Taka powiedzmy wersja demo to była. Zaczekam sobie z demówkę. Jak tak, to byłoby fajnie.
Mogę równie dobrze popracować nad demem Secret Agent Funka, żeby było bezpieczniej. Ale dobra. I po prostu wszelkie jakieś zmiany w tym projekcie, czyli te kopiowanie map, będziecie na bieżąco po prostu informowani. Nie wiem, czy mi się uda choć jedną, ale... Później. Ale spróbuję. Chociaż spróbuję. Tylko tyle, jak na razie mogę zrobić. Najpierw spróbować, a później jedziemy, jak mówią, z tym koksem. Ale ogólnie głównym założeniem tego projektu jest to, by móc kompletnie modyfikować tą grę. Czyli, nie wiem, jakieś poradniki z narzędziami zrobić, czy coś. Jakieś narzędzia ogólnie zrobić, żeby edytować to. I to jest główne założenie tej mojej pracy. Od razu mówię, że nie jestem przez kogoś jakoś wynajęty, czy coś, tylko ja to robię dla siebie, żeby później ludzie kreatywni, tacy, którzy na przykład modowali Sonic Generations albo Sonic Heroes, mogli się wykazać. Albo jeszcze Sonic Adventure DX, no to już jest po prostu level art. I też głównym również założeniem jest to, żeby, to właściwie choć w jedno, ale żeby też robić customowe modele, czyli swoje własne, nie że z jakiejś innej gry przekopiowane, to właściwie to samo podchodzi, bo trzeba by je nowo wymodelować, żeby PSP mogło coś takiego uciągnąć. Bo na przykład różne firmy mają różne piki zapisywania modeli, czyli na przykład powiedzmy, że no nie wiem, nie możecie skopiować modelu Kratosa z God of War na PSP, bo ma inne pliki i musielibyście właściwie modelować go od nowa i jakoś to wkleić. Więc po prostu te customowe modele to jest według mnie jak najlepsza rzecz. I dodatkowo, żeby też się tekstury ładowały, to już druga rzecz. Ale żeby też tworzyć własne modele, żeby było fajnie, śmiesznie, a nie, że jest... To jest jakiś dziwny błąd z tym krabem, bo mi się od czasu do czasu dzieje, że ten krab pozostaje, a to właściwie go nie ma. Okej, nie mów. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jest to... O! To akurat wygląda jak najbardziej normalnie. Jest w każdym razie spodobane to prawdopodobnie dlatego, że całe rękawice i inne części zbroi przystosowują się do modelu, na którym są. Nie jestem pewien, ale ja to tak odbieram. I jako iż Clank ma takie zbugowane ręce i te sprawy, to dlatego tak wszystko się rozwala, bo nie sądzę, że... No właśnie to jest dziwne, dlaczego na tym kwadracie to wszystko się nie rozwala, ale to prawdopodobnie dlatego, że geometria skina się załadowała, geometria modelu się załadowała, a i tak jest widoczny tylko kwadrat. Tak samo jak z Dan Johnsonem. Dan Johnson mógł wszystko zakładać, chociaż miał ten swój cały plecak na tyle, a ten plecak właściwie nic nie robił. I było śmiesznie. Więc obiecuję wam, że prace będą trwały nad tymi modyfikacjami, żeby jakoś się wreszcie udało to modyfikować. I Size Matters, i Secret Agent Clank. Nie mówię od razu, że to będzie szybko, ale na pewno nie będzie to... Powiem tyle, jeżeli nagle stwierdzę, że koniec z tym, że to jest dla mnie za trudne, to poinformuję was o tym. Nie będzie tak, że na przykład czekacie na jakąś modyfikację, którą zapowiedziałem milion lat temu, a później ja wam mówię, sorry ludzie, no nie ma modyfikacji. To ja od razu bym wam powiedział, gdybym jednak stwierdził, że to jest dla mnie za trudne, to nie dla mnie, ja tego już nie robię. Jeżeli... Nie sądzę, że coś się takiego stanie, bo lubię strasznie tak z jakimiś rzeczami majstrować. No i... No sądzę, że będzie ciekawie to robić wszystko. Mam nadzieję, że ktoś doceni tą pracę i... Nie wiem, może ktoś zrobi jakąś modyfikację taką... fajną jakąś. Nie wiem wtedy,
miło, ale no widzicie, że modyfikacje czasami mogą tutaj zmienić coś, bo na przykład glitch z podnoszeniem zbroi jest, że zbroja się podnosi na jakieś, nie wiem, centymetr i tyle. Jak widzicie, ze śrubkami to nie robi, ale no, mod jest dosyć ciekawy, bo musicie radzić sobie praktycznie ślepi albo na jednego hita. Więc trzeba sobie radzić, jak to mówią. Więc jeżeli chcielibyście tą pierwszą wersję moda, bo tak, to jest pierwsza wersja, nic tu więcej nie robiłem poza tym modelem, to możecie mi powiedzieć, ja to zaplauduję na jakiegoś Mediafire albo na tą samą uploadarkę Mega. Tylko właśnie nie wiem, czy uploadować grę, by mnie nie oskarżyli o piractwo, czy po prostu zrobić poradnik, jak zainstalować tą modyfikację. No to wtedy też by się nie robiło jakoś... No nie wiem. Chyba najbardziej bezpiecznie by było, gdybym zrobił poradnik, jak to zainstalować tą modyfikację. Więc kiedyś może to się zrobi. Jak będziecie chcieli, to mogę to zrobić. Więc tak, to by było na tyle w tym przedstawieniu modyfikacji. Piszcie, co o tym sądzicie, czy mam to kontynuować, czy rzucić wszystko w diabły. W każdym razie mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa, pa.